W USA badania przeprowadzałem na Uniwersytecie Północnej Karoliny w Charlotte w stanie Karolina Północna. Moim głównym celem badawczym było wyznaczenie zoptymalizowanego systemu drogowej bariery linowej pod kątem uderzeń pojazdów sportowo-użytkowych, czyli tzw. SUV-ów. Wyjazd do USA był możliwy dzięki programowi imienia Profesor Iwanowskiej, który został ogłoszony przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Warto zaznaczyć, że mój wyjazd jest kontynuacją współpracy, która trwa pomiędzy moim zespołem badawczym a zespołem z Uniwersytetu w Charlotte. I ta współpraca rozpoczęła się dwa lata wcześniej. Na początku skontaktowałem się z profesorem Fangiem z Uniwersytetu w Charlotte. Przedstawiłem mu mój plan badawczy, po jego akceptacji. Rozpocząłem pisanie wniosku i aplikowałem o wyjazd. Mam bardzo dużo fajnych wspomnień związanych z USA, ale przede wszystkim takim momentem przełomowym był dla mnie moment, w którym ukończyłem moje obliczenia. Uzyskałem wyniki dotyczące optymalnego systemu drogowej bariery ochronnej, a tym samym zrealizowałem główny cel naukowy mojego projektu badawczego. W USA wraz z rodziną byliśmy przez 6 miesięcy. Wyjechaliśmy na początku czerwca, wróciliśmy na początku grudnia 2021 roku. Przez te 6 miesięcy mieliśmy możliwość zasmakowania trochę tej amerykańskiej kultury. W tym czasie było Święto Niepodległości 4 lipca, było Święto Pracy pierwszy poniedziałek września, Halloween oraz Święto Dziękczynienia. Czas wolny spędzałem głównie z rodzinną na różnych aktywnościach. Przede wszystkim chodziliśmy często na baseny, chodziliśmy grać w piłkę, uczyliśmy dzieci jeździć na rowerze. Również odwiedzaliśmy dosyć często centrum miasta, byliśmy w parku rozrywki nad oceanem, w górach, w różnych parkach stanowych. Było warto, pogoda była przepiękna. Przede wszystkim musicie określić własne plany badawcze, sprecyzować je i starać się składać wnioski, wnioski w różnych programach stypendialnych, które umożliwią wam pozyskanie finansowania oraz a tym samym umożliwią wam na realizację waszych marzeń zawodowych. Ja byłem i jeszcze raz bym na pewno jechał. Także zachęcam gorąco do pisania i składania wniosków.